Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się nowym działem. Jest to dział o hormonach, czyli o układzie hormonalnym, inaczej układzie dokrewnym. I szybko, żeby się nie zatrzymywać, czym jest w ogóle hormon? Hormon jest cząsteczką wytwarzaną przez jakieś gruczoły w naszym organizmie, która jest wytwarzana po to, żeby wpłynąć na pracę naszego organizmu. Co to znaczy? Gruczoł, który wydziela hormon, jest pobudzany przez mózg. Nasz centralny układ sterowania każe gruczołowi wydzielić hormon, czyli posłać posłańca, listonosza z wiadomością. I ten hormon trafia do naszego krwioobiegu i razem z krwią krąży w niewielkiej ilości, jest niedużo tych hormonów. I teraz konkretne komórki mają coś takiego jak receptor. To jest jak skrzynka na listy. Jeżeli komórka ma skrzynkę na listy, to konkretny hormon, który jest listonoszem, wrzuca wiadomość. Jeżeli nie ma skrzynki na listy, tylko ma skrzynkę mailową, to inny hormon, który jest roznosicielem e-maili, wrzuca tam wiadomość. Czyli różne komórki będą pobudzane przez różne hormony. A różne hormony będą miały konkretne zadanie. Jedno konkretne zadanie. Nie ma hormonu, który by miał kilka zadań. Weźmy przykład. Insulina. Hormon, który jest wydzielany do krwi po to, żeby wyłapać glukozę, cząsteczki glukozy, cukrów prostych i przetransportować je do wątroby, gdzie będą magazynowane w formie glikogenu. Inny przykład. Tyroksyna. Hormon wydzielany przez tarczycę krąży w naszej krwi, docierając do komórki, a akurat na tyroksynę receptory tyroksyny mają prawie wszystkie komórki w naszym organizmie. Kiedy one dostają tą informację, to znak, że mają zacząć wydajniej pracować. Hormony często są antagonistyczne. Co to znaczy? Jeżeli mamy jeden hormon, który ma pobudzić do czegoś, to zawsze będzie drugi hormon, który ma zahamować coś. I tak jak mówiłem, że mamy insulinę, która łapie cukry i wprowadza je do wątroby, do magazynu, tak samo mamy glukagon, który idzie do wątroby i z tej wątroby tą glukozę z glikogenu uwalnia i znowu wzrasta nam poziom glukozy we krwi. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kiedy jemy, gwałtownie wzrasta nam poziom glukozy we krwi. Dlatego organizm wydziela insulinę. Insulina zamyka w formie glikogenu cukier w wątrobie. A kiedy już spada poziom glukozy we krwi, bo zużywamy tą energię, zużywamy glukozę, nasze komórki spalają ją w mitochondriach, pamiętamy, to wtedy znowu organizm uwalnia hormon glukagon, który idzie do wątroby i uwalnia te cukry, one wracają do krwi. I znowu mamy energię we krwi do spalenia, do uwolnienia tak naprawdę. Dobrze, idziemy dalej. Powiedziałem, że hormony są wydzielane przez gruczoły. Jakie mamy gruczoły i co to w ogóle jest gruczoł? Mówi się, że mamy w przypadku układu hormonalnego gruczoły dokrewne, w przeciwieństwie od zwykłych gruczołów. Myśmy już poznali gruczoły. Były w skórze na przykład. Były gruczoły potowe, gruczoły łojowe, pamiętamy? Te, które należą do układu hormonalnego, to są gruczoły dokrewne. Co to znaczy? Że one wydzielają substancje do krwi. Jak sama nazwa mówi, gruczoł dokrewny. I teraz, czym jest taki gruczoł? To jest zlepek komórek, takich samych komórek. Komórek wyspecjalizowanych w produkcji właśnie tych konkretnych substancji, jakimi są hormony.
Jeżeli chodzi o to, jakie mamy gruczoły, to szyszynka w mózgu, tarczyca, przytarczyce, czyli taki narożnik u końca tarczycy. Dalej, grasica, kora nadnerczy, trzustka i gonady, czyli u kobiet jajniki, a u mężczyzn jądra. Hormonów jest bardzo wiele. Nauka w medycynie, która zajmuje się hormonami, nazywa się endokrynologia. Jeżeli usłyszycie, że ktoś jest chory na chorobę endokrynologiczną, to znaczy, że właśnie ma problem z wydzielaniem jakiegoś hormonu. Problem może być dwojaki. Może być za dużo tego hormonu, za mało, ale o tym już w następnym temacie. Więc na razie uzbrajamy się w cierpliwość, zostawiamy to na następną lekcję. Niektóre hormony będą wydzielane w rytmie dobowym. Co to znaczy? Weźmy sobie melatoninę. Melatonina jest hormonem wydzielanym przez szyszynkę w mózgu. Ale nie tylko, ponieważ musimy wiedzieć, że te same hormony mogą być wydzielane również przez inne narządy. Melatonina jest wydzielana po to, żeby spowolnić pracę naszego organizmu. Metabolizm, trawienie. Dlaczego? Dlatego, że bez tego nie moglibyśmy spać. Sen, czas, kiedy nasz organizm ma odpocząć, wszystkie procesy muszą wyhamować. Muszą spowolnić. I do tego właśnie służy melatonina. Ona spowalnia wszystkie procesy w naszym organizmie. Kiedy na nasze oczy, na siatkówkę oka, pada światło, melatonina nie jest wytwarzana. Dlatego, kiedy siedzimy do późna w nocy przed ekranem komputera na przykład i światło świeci nam w oczy, nie czujemy senności. Dopiero kiedy odstawimy komputer na jakiś czas, to dopiero po chwili jesteśmy w stanie zasnąć. To po chwili dopiero może być wytwarzana melatonina. Zasada ta często nie dotyczy telewizora, dlatego że zwykle telewizor jest daleko. I wtedy to światło jest na tyle rozproszone, że w ciemnym pomieszczeniu jest go za mało, żeby powstrzymać wytwarzanie melatoniny. I wtedy możemy zasnąć. Jakie hormony inne są wytwarzane w naszym organizmie, gdzie i po co? Przysadka mózgowa. Hormon wzrostu. Ale przysadka mózgowa ma jedną jeszcze dużo ważniejszą funkcję. W przysadce mózgowej wytwarzane są hormony tropowe. Co to znaczy? Są to hormony, które docierają do innych gruczołów po to, żeby pobudzić je do wytwarzania innych hormonów. Tarczyca. Tyroksyna. Pobudza metabolizm organizmu. Pobudza wzrost. Przy niedoborach tyroksyny senność przychodzi. Dalej, przy tarczyce. Paradhormon, który uwalnia wapń z kości. Kiedy potrzebujemy wapnia, on uwalnia wapń z kości. Jest niedobrze, jeżeli za dużo tego wapnia uwolni, bo osłabiamy wtedy kości. Dalej, kora nadnerczy. Kortyzol. Reguluje przemiany cukrów w organizmie. Ale także w korze nadnerczy wydzielana jest adrenalina, która przyspiesza pracę serca, która odpowiada za oddychanie, która podnosi ciśnienie krwi. Tak naprawdę działanie adrenaliny to jest zwiększenie, chwilowe zwiększenie wydajności pracy naszego organizmu. Ale tak samo, kiedy obciążymy mocno procesor komputera, zaczyna się przegrzewać, mocniejsze chłodzenie, tam wentylatory chodzą na pełen regulator. Tak samo jest z adrenaliną. Jest to stan, kiedy mamy podwyższony poziom adrenaliny, który jest wydajniejszy dla naszego organizmu, ale nie jesteśmy w stanie utrzymywać go długo. Bo byśmy wykończyli swój organizm. Przepaliłby się. Tak jak komputer, gdyby chodził na maksymalnych obrotach. Dalej mamy insulinę i glukagon, o którym już wspomniałem w kontekście trzustki. No i hormony gonad. U kobiet
estrogeny, które odpowiadają za powstawanie żeńskich cech płciowych, oraz progesteron, który odpowiada za cykl miesiączkowy. U mężczyzn testosteron, który odpowiada za powstawanie męskich cech płciowych, ale nie tylko, ponieważ testosteron jest niezbędny do rozwoju mięśni. I pewno słyszeliście o czymś takim, że niektórzy ludzie, kulturyści, stosują sterydy po to, żeby sztucznie budować masę mięśniową. Sterydy to są związki z grupy steroidów, do której to grupy zalicza się również testosteron. I przyjmowanie takich zewnętrznych środków, które mają pobudzić do czegoś, tak jak hormony, jest bardzo niebezpieczne. Ponieważ zewnętrzne przyjmowanie hormonów może rozregulować nasz układ hormonalny. I nasze gruczoły mogą zacząć pracować nieprawidłowo. Dlatego są właśnie skutki uboczne, które występują u osób, które biorą właśnie zewnętrzne hormony. Między innymi u kulturystów. Więcej o tym powiemy sobie przy chorobach układu dokrewnego. Przedostatnią rzeczą, którą dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jest wydzielanie hormonów w rytmie dobowym innych niż hormony snu. Weźmy sobie hormon wzrostu, który wydzielany jest szczególnie w czasie snu. Na wykresie możemy zobaczyć, że w czasie snu mamy takie wzrosty wydzielania tego hormonu w kilku słupkach. Dlaczego jest kilka słupków? Dlatego, że w czasie snu mamy fazę snu głębokiego i płytkiego. I w fazie snu głębokiego, kiedy nasz organizm ogranicza do minimum inne funkcje, wtedy właśnie szczególnie dużo jest wydzielane hormonu wzrostu, ponieważ nasz organizm jest wtedy nieobciążony i może skierować swoją energię produkcyjną właśnie na wzrost. I na zakończenie, jest wiele hormonów, o których my jeszcze nie wiemy. Cały czas odkrywamy nowe. Niesamowita wielka ilość hormonów w naszym organizmie, które sprawiają, że nasz organizm jest w stanie homeostazy, czyli prawidłowego funkcjonowania. I są takie substancje, które znamy, których nie zaliczamy do hormonów, ale mają działanie identyczne jak hormony. Jeden przykład podam. Cholekalcyferol, czyli witamina D3. Każda komórka naszego organizmu ma w sobie receptor witaminy D3. I witamina D3, krążąc we krwi, działa jak hormon. Komórki odbierają jej występowanie i pobudza ona do większego metabolizmu organizm. Czyli pobudza. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się za tydzień. Przejdź teraz do poleceń napisanych w zadaniu.